granicą aż po kres. Oswajamy grozę świata cały czas. Oswajamy grozę świata. Piosenki, że musi coś Panią poruszyć głęboko lub być głęboko z Panią emocjonalnie związane, jeżeli chodzi o teksty. Czy śpiewa Pani coś, co jest na przykład Pani zupełnie odległe? Bo ja mam wrażenie, jak na Panią patrzę, jak Pani śpiewa, że Pani to śpiewa całą sobą, tak jakby opowiadała Pani nam swoje życie, swoje emocje. Że nie da się chyba tego tak rozdzielić, tak czuję. Nie potrafiłabym chyba tego tak rozdzielić łatwo. To się daje. W jakichś tam utworach, na przykład jak byłam w szkole teatralnej na kolejnym semestrze, coś tam śpiewając, nie swojego. Po pierwsze, takie było zawsze moje założenie i dążenie do tego, co robić w ogóle, co śpiewać, czyli przede wszystkim o czym śpiewać, a także kompozycyjnie nie posługiwać się niczym, co już zostało napisane. Czyli po prostu musi być to nowe, świeże, teraz napisane, teraz nas to interesuje. W ogóle cała płyta, na przykład Pan Kazimierz, jest też takim efektem takiego podstawowego mojego motto życiowego, że właśnie złote lata są teraz, a nie, że kiedyś było wspaniale, albo to były czasy, albo coś takiego, co jest w sumie denerwujące, bo to znaczy, że deprecjonujemy całkowicie to, co teraz jest, te uczucia, te sprawy, te zdarzenia, a to, co kiedyś było, to było fajnie, a to jest w ogóle nieprawda, bo trzeba się zebrać, oczywiście to wymaga wysiłku, żeby być szczęśliwym, żeby kreować rzeczywistość fajną teraz, po prostu, ale to zależy od nas i to ma wartość, dlatego dla mnie największą i dlatego właśnie na przykład Pan Kazimierz jest taką płytą, która mówi, jest takim specyficznym przewodnikiem po miejscach i opowiada o ludziach z przeszłości, ale też mówi o tym, co jest teraz, o tych ludziach, którzy siedzą tam teraz przy barze, o tym takim niezwykłym lekarze, którego nazywamy guru, który zna 40 języków i skończył poza Europą 3 uczelnie medyczne i jest w ogóle postacią, no, nie wiem, jak go nazwać, pewnie, no trudno powiedzieć, jak w ogóle, no genialną zupełnie postacią. I dlaczego takiej osobie nie napisać piosenki? Dlaczego tego, co przeżywamy teraz, nie włożyć do poezji? Nie ma najmniejszego powodu. Ja się tym właściwie zachwyciłam, muszę powiedzieć, że trochę dzięki temu, że zawsze miałam takie poczucie, że mówmy o to, co nas teraz dotyka, o tym, ale na przykład piosenki neapolitańskie, jak się spotkałam z piosenkami i z artystkami, będąc w szkole teatralnej, oglądając koncerty, to mnie właśnie uderzyło, że one się zachwycają tymi ulicami, które są tu, idą tymi ulicami, się cieszą tym światem, który je otacza, a nie śpiewają, ach, pięknie jest w Stanach Zjednoczonych na przykład, albo coś takiego. To mnie zawsze denerwowało, już nie mówiąc o tym, że nigdy nie chciałam jechać do Stanów Zjednoczonych. I dlatego, siedząc parę lat w knajpach kazimierskich i poznając fascynujących ludzi, zrodził się pomysł tego napisania, tego wszystkiego, co jest w Panu Kazimierzu. No a płyta ta, i zresztą praktycznie każda, jest wynikiem jakichś głębokich przemyśleń oraz poszukiwań oraz no, dialogu, głównie jednak z poetą Michałem Zabłockim, nie ma co ukrywać. I na płycie Tylko dla kobiet jest to jakaś forma rozprawienia się z trudnymi tematami, czyli na przykład Panie Nasz to jest 2 lata poszukiwań Michała na temat ekumenizmu, wszystkiego co się dało, rozmów z księżmi, aż w końcu napisał ten tekst, Panie Nasz, jak siekolwiek to nazywasz, umierasz w naszej złości. I to jest cudowne. To jest genialne. To jest zupełnie genialne. Tylko, że tak ważny problem w dzisiejszych czasach, że wszyscy są wierzący, mówią, jak to bardzo kochają Boga, a w sobie mają... Całkowicie rozdzielność umysłu z działaniem i ze słowem, z prawdą. W ogóle nie żyje się w tej prawdzie, którą się niby wyznaje. No i Tylko dla kobiet, co jest piosenka anegdotyczna, niby to, ale zrodziła się z wieloletniej obserwacji mojej sytuacji kobiety w świecie, w Grecji, gdzie byłam przez 2 lata, właściwie w Salzburgu też przez jakiś czas i no i swoich doświadczeń rozmaitych, jak już na przykład piosenka powstała. Ja następnego dnia już była muzyka prawie że w samolocie pisana i później rzeczywiście trafiłam z tą piosenką na konkurs i ona zdobyła ogromny aplauz. Już nie mówię o tym, że rzeczywiście nie dostałam pierwszego miejsca, bo nikt nie lubi, zwłaszcza mężczyźni kompozytorzy, żeby sobie kobieta sama napisała piosenkę, bo przecież na niej nie zarobią. No to
dostałam 3 nagrody, ale po tym konkursie w 2000 roku nie zostałam zaproszona na żaden przegląd poezji śpiewanej. To jest dlaczego właściwie mężczyźni, tak wspaniali, niscy, wysocy i ładni, współpracują z kobietami? Nie wiecie, panie? No jak to nie? No przecież nie dlatego, że chcą, bo współpraca z kobietami jest potwornie trudna, a czasem w ogóle niemożliwa. No więc współpracują z nimi dlatego, że po prostu się w nich zakochują. Stoję zawsze nieruchomo, śpiewam tylko smutne pieśni. Gołe i wesołe nawet mi się nie śni. Nie pociąga mnie, przyciąga i nie prowokuje. I nie lubię się obnosić z tym, co w oczy kłuje. Chociaż jak jestem w Grecji, to w kolejnych miejscach też czuję się prawie jak u siebie. Może dzięki temu, że się podczas tego czasu, jak uczyłam się na fortepianie, dosyć dobrze nauczyłam języka i poznałam trochę ludzi, po prostu w pewnym sensie jakoś tak się poczułam trochę stamtąd. Jakoś może by część tych genów zaczęła jakoś dawać o sobie znać. Aczkolwiek, znowu prawie po 2 latach wróciwszy, czułam, że nie do końca tam przynależy. Po powrocie tu z kolei byłam najpierw zafascynowana, że jednak wróciłam, bo tutaj mam szansę wymieniać myśli jednak z ludźmi, z którymi przywykłam, prawda, przywykłam wzrastać i mieć podobne wartości, wyznawać. I się cieszyłam, ale też tęsknię znowu za tamtym miejscem i jak sobie pomyślę, że teraz tam jest ciepło, cudownie wspaniale, że można leżeć i nic nie robić na plaży, to mnie to trochę denerwuje. A wy, mężczyźni, to możecie żyć jak paniska, wszak na horyzoncie wam szczęście błyska, bo poznacie przecież się na obłudzie jak inni ludzie. Na przykład pani i ja. Dokładnie. Tym sobie człowiek, co mówił, a mówił nie to, co myślał, a myślał nie to, co mówił, a mówił nie to, co chciał. Bo niewątpliwie diabeł tak narał sprawę, żeby nikt tego nie był. Pewnie mi tak, bo niewątpliwie diabeł tak. Człowiek, co mówił, a mówił nie to, co myślał, a myślał nie to, co mówił, a mówił nie to, co chciał. O, to cali mężczyźni. I ten facet, to w białym.